75. rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości świętowali jełczanie. Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w katedrze świętego Wojciecha. Liturgii przewodniczył biskup diecezji jałckiej ksiądz Jerzy Mazur. Następnie miejska orkiestra dęta, poczty sztandarowe i delegacje przemaszerowały pod obelisk marszałka Józefa Piłsudskiego przed ełckim ratuszem. Tam odegrano hymn państwowy, był również apel poległych i salwa honorowa. Przedstawiciele władz miasta i powiatu, a także delegacje jałckich szkół, jednostek miejskich oraz mieszkańców złożyły kwiaty pod pomnikiem. Tym, którzy przyczynili się do tego, że możemy żyć w wolnej Polsce, jesteśmy winni wdzięczność, mówił w przemówieniu prezydent ŁKU Tomasz Andrukiewicz. Jesteśmy tutaj razem, by wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy w 1918 roku doprowadzili do tego, że Polska odzyskała niepodległość, że Polska stała się wolnym krajem, że ponownie mogliśmy wywieszać biało-czerwoną, śpiewać hymn państwowy bez strachu. To już 95 lat minęło. Odeszli ci, którzy wywalczyli niepodległą Polskę. Wspominamy dzisiaj i marszałka Piłsudskiego, i Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Paderewskiego, ale także wielu bezimiennych żołnierzy, ludność cywilną, która swoją pracą, swoim życiem przyczyniła się do tego, że możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Ałczanie bardzo licznie wzięli udział w uroczystościach. Jak mówili reporterowi Radia 5, to święto, o którym nigdy nie wolno zapominać. Odzyskaliśmy wolność, to jest chyba najważniejsze, prawda? Moi dziadkowie walczyli, rodzice. No i ja się tutaj też znalazłam, chociaż już mnie to w zasadzie nie dotyczyło, prawda? Żeby walczyć o wolną Polskę. Nawet tak z tytułu obowiązku kontynuowania tradycji rodzinnych. Bardzo ważne święto państwowe. Uczymy przez to nasze dzieci historii i sami pamiętamy. Przez wiele lat nie było obchodzone, więc ponieważ teraz wróciliśmy do niego, więc z tym większym sentymentem jakby podchodzimy. Obchody zakończył koncert Muzyczna podróż przez najważniejsze wydarzenia historyczne Polski w wykonaniu uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Ełku.